Majówka, majówka Czek. I inna ryjówka. Aha. Masz mikrofon? Tak. Tak, wszystko mam. Ciebie mam, książki mam. Wielką masz moc. Tak. Wielką masz siłę. Też. Wszystko się zgadza. Mamy dla Was stosik książek, które już przeczytałyśmy albo będziemy czytać w czasie tej majówki. Ona dla niektórych z Was jest wyjątkowo długa. Niestety nie dla nas, bo pracujemy, ale może się przeciągnąć. Dlatego wybrałyśmy też takie książki, które ukażą się zaraz po majówce. Wszystko prawda, nie będę nic korygować. Kontynuuj. Oddaję Ci głos. Głos jest cały czas w moim studio. Zaczynamy od książek, które już na rynku są. Martin Caparez, argentyński reporter, zasłynął taką grubaśną książką, którą czytało pół Polski świata, był to Głód. I teraz dla odmiany wydał książeczkę. Wydał książeczkę i to książeczka, która powstała na zamówienie ONZ-u, został wysłany w świat. Małą książeczkę o dużym ciężarze gatunkowym. No bo jest to książka, jedyna chyba z tych, które dla Was wybrałyśmy, reporterska, więc te przejmujące historie są prawdziwe. Jak przejmujące historie są prawdziwe, to zwykle są też... Jeszcze bardziej przejmujące? Tak, chciałam powiedzieć dosadne. No, ale czytasz mi w myślach. No więc mamy historię choćby z okładki, tak? Kiszyniów w Mołdawii. Natalia przeszła piekło, jej mąż sprzedają albańskim handlarzom żywym towarem. Trafia do domu publicznego w Libanie, udało jej się uciec, teraz próbuje zapomnieć. Amsterdam. Jadija jest Holenderką urodzoną w rodzinie marokańskich imigrantów, ma dwie ojczyzny, ale żadna z nich nie jest w stanie w pełni jej zaakceptować. No więc są to historie migracji, temat bardzo na czasie. Bardzo ważny, a często tak przez nas pomijany, bo Polacy tam sobie migrują, bo mogą, są w Unii Europejskiej, uchodźców u nas nie ma, to w ogóle nie jest ważne. Jak to? 5 milionów Ukraińców? 7. Bez kozery powiem 500. Więc to ta mała książka o wielkiej sile rażenia na pewno jest czymś, co pozwoli Wam trochę lepiej zrozumieć dyskusję, która toczy się w świecie. Idąc tym tropem, książka Drzwi na zachód. Ta książka była wśród 10 najważniejszych lektur Baracka Obamy w 2017 roku. Znalazła się też na krótkiej liście Man Booker Prize. To jest też książka o migracjach. W pewnym kraju, nad którym krąży widmo wojny domowej, nawiązuje się pewien romans. No i żeby uciec od niebezpieczeństw, które krążą nad ową parą, decydują się pójść do tajemniczych drzwi, które mogą przenieść ludzi w odległe miejsca, choć jest to niebezpieczne i kosztowne. Trochę mi to przywodzi na myśl kolej podziemną. Tak, gdzie metafora, gdzie coś dosłownego staje się czymś metaforycznym, bo te drzwi to też jest coś, co tam się wydarza, ale jest metaforą. No same zachwyty nad tą książką. My jesteśmy jeszcze przed lekturą. Przed lekturą, ale tak na ten moment na pewno możemy pochwalić okładkę. I też to, że łatwo zabrać tę książkę na plażę, bo jest cienka. Dlatego zostajemy w mieście. Gruba książka. Wow, ale chciałam powiedzieć, że same po prostu takie książki, że jeśli macie zły nastrój, to może nie sięgajcie. To nieprawda. Patria. Poczekaj, pamiętasz jak Zadie Smith napisała, że książka na wakacje to nie ma być książka, żeby była lekka i przyjemna, tylko żebyś się wciągnęła w to. No, więc takie wybrałyśmy. No na pewno taką książką jest Patria, którą właśnie czytam. Fernando Aramburu sprzedał w Hiszpanii tej książki 600 tysięcy egzemplarzy. Jest teraz... O panie. Wielką gwiazdą tam. Patria to ojczyzna po hiszpańsku. I Aramburu opisuje tutaj historię dwóch rodzin z kraju Basków. W jednej jest bojownik ETA, czyli tej terrorystycznej bojówki walczącej o niepodległość Baskonii. W drugiej ginie ojciec tej rodziny, właśnie zabity przez ETA. Po pierwsze jest to taka saga rodzinna, saga o przyjaciołach, o tym, jak się ludziom czasami urywają te nitki przyjaźni. A po drugie, o polityce, o ekstremizmach, o tym, jak łatwo jest się dać wciągnąć w
coś, co wydaje nam się bardzo słuszne, a w pewnym momencie orientujemy się, że może nie do końca takie było, konsekwencje są bardzo duże, a my już nie możemy się wycofać. Bardzo Wam tę książkę polecam, świetnie się to czyta. No i sama będę miała okazję porozmawiać z Fernando Aramburu. Bardzo kiedy? Mnie to cieszy. A nie tylko. A co się nie chwalisz? A bo się bałam, że będziesz chciała mi ukraść ten temat. Na pewno, bo świetnie mówię po hiszpańsku. Hola! Nie patrz teraz na Stasiek, bo teraz musisz opowiedzieć o książce, której tu nie mamy, a już jest. Olga Tokarczuk. Olga Tokarczuk, opowiadania bizarne. To zbiór chyba 10 opowiadań. Z Olgą Tokarczuk też rozmawiałaby ze mnie. Tak. To ja już mam takich znajomych, że chyba niedługo już scenę zamienię na kogoś sławnego. Uh-huh. Następna będzie Britney Spears. Mam jej plakat w pokoju. Kontynuuj. Opowiadania. Olga Tokarczuk. Olga Tokarczuk ostatnio ma bardzo dobrą pasę, bo jej bieguni w angielskim tłumaczeniu znaleźli się na krótkiej liście międzynarodowego Bookera. Gdzieś tutaj opowiadałyśmy o tym. No a w połowie kwietnia ukazały się właśnie jej opowiadania. No i o ile w Polsce ta forma, jak wiecie, nie ma jakiegoś wielkiego szczęścia, pisarze rzadko się zabierają do tego, no to Olga Tokarczuk rzeczywiście jest w tym świetna. Opowiadała mi w naszej rozmowie, że najtrudniejsza była dla niej puenta w każdym opowiadaniu, żeby nie zrobić takiego uderzenia młotkiem, tylko zostawić czytelnika z takim poczuciem: ojej, ale jak to? Takim niedosytem, takim zastanowieniem, że chciała zbijać z pantałyku tymi opowiadaniami. Te opowiadania trochę są w klimacie takim futurystycznym, takim troszkę Black Mirror. Co z nami może zrobić technologia, co się może wydarzyć, jeśli nie będziemy dbali o ekologię. Na pewno dają do myślenia. Mi się bardzo podobały. I polecam. Jak się skończy majówka i uporacie się z tymi czterema książkami, o których już mówiłyśmy, to jeszcze są trzy, które ukażą się już po majówce albo w okolicach. Pierwsza to Siła, którą będziecie mogli przeczytać już 9 maja. I ona również była na liście u Obamy. Jeśli lubicie Obamę i jego... O Obamie też mamy odcinek. O Egersie, o... To jest tak, że my już po prostu tyle nagrywamy, że my już mamy odcinek na każdy temat. Jak Mariusz Szczygieł kiedyś miał taki program na każdy temat, to my też już po prostu o wszystkim, o tym, jak robić naleśniki. Coraz cię porażę prądem. Porażę ją prądem, tak jak bohaterki tej książki. Nie będziemy robić naleśników. Dystopia. Czyli coś, co ja bardzo lubię i dlatego też nie dziwię się, że poleca to Margaret Atwood, która ostatnio też w dystopijnym klimacie jest świetna, powiedziała o tej książce jedno takie słowo, które świetnie ją oddaje: elektryzujące. I to zarówno dla czytelnika, który bardzo szybko się wciąga, bo ja jestem w trakcie i naprawdę dobrze mi idzie, ale też dosłownie dlatego, że jest to świat, w którym kobiety, najpierw młode, potem to zostaje przenoszone na starsze, odkrywają w sobie moc. Mianowicie zachowują się trochę, to może nie brzmi sexy, ale jest to dobre porównanie, jak węgorze elektryczne. Mają moc rażenia prądem, co nagle sprawia, że stają się silniejsze od mężczyzn. I to znacznie silniejsze, bo mogą po prostu ich tak dotknąć i zabić. Jak to odwraca rolę na świecie? No, możecie się domyślić, że jest to zmiana szokująca. Spowoduje nie tylko odwrócenie ról, ale też zmiany w religii. W ogóle w całej hierarchii i strukturze społecznej, w polityce dojdzie do przewrotów w krajach takich jak na przykład Arabia Saudyjska, gdzie kobiety jeszcze niedawno nie mogły prowadzić samochodów. Pamiętacie, to się niedawno zmieniło. Brzmi niewiarygodnie, ale jak to było? Że tylko... Dystopia, tylko jeśli jesteś mężczyzną. Tak. Jakby kobiety to będą widziały zupełnie inaczej. Fajna rzecz tu się dzieje, myślę, że to wielka zasługa tłumacza językowo, bo na przykład książka zaczyna się od listów, które pewien mężczyzna wysyła do Naomi, do kobiety, i ten list pisany przez faceta jest takim stereotypowym listem, jaki dziś napisałaby kobieta. Bardzo Ci dziękuję, że poświęciłeś mi te 5 minut. Nie zawracaj sobie za bardzo głowy i nie chciałbym Ci za bardzo przeszkadzać, moja droga. Co prawda muszę to jeszcze tak napisać, żeby nie było takie naukowe, bo nikt tego nie zrozumie, i tak dalej, i tak dalej. I to już od początku robi duże wrażenie, a dalej jest tylko lepiej.
przełożyła Małgorzata Glasenlob. Chwalimy bardzo. 9 maja to też premiera książki Doroty Masłowskiej. Ona ze wszystkimi rozmawia, widzicie? 6 lat Dorota Masłowska kazała czekać na swoją kolejną książkę, jeśli nie liczymy jej zbioru felietonów, który ukazał się w ubiegłym roku. No i jest to znowu rzecz o Polsce. Trudno jest opowiadać tutaj o fabule, bo sama pisarka podkreśla, że ta fabuła tutaj jest szczątkowa, bohaterowie też są tacy papierowi, ale to jest siła tej książki, bo siła, power. Bo okazuje się, że jakoś to wszystko jest tak bardzo znane. Te wszystkie staruszki, które chcą rzucić w ciebie siatką, albo ci wszyscy panowie w tych swoich BMW-cach, albo... Słyszałam, że w BMW-kach, jest taka legenda, że w BMW-kach są kierunkowskazy. Przepraszam. Tak, no ten smog nas otaczający. Ta Polska jest tutaj bardzo przytłaczająca, smutna, szara, ale na szczęście, jak to u Masłowskiej, także bardzo zabawna. Więc myślę, że to jest jedna z tych książek, którą musicie mieć, bo cytaty z niej na pewno będą krążyć Po internetach i nie tylko. Jak się jest poza internetem, to także poza. Ona dalej nie ma Facebooka, tylko mój. 23 maja, 6, podaje mi wielki tom. Wielki, bo to około 700 stron i coś, w czym, jak wiecie, niedawno dopiero zaczęłyśmy się specjalizować, czyli kryminał. Przygotowałyśmy i widzieliście u nas na fejsie listę kryminałów z innych państw europejskich, innych niż Skandynawia, które warto przeczytać. No, tego nie mogło być tam na liście, gdyż jest to kryminał japoński, nazywany w Japonii japońskim milenium. Żeby was nie skłamać, ale w 6 dni sprzedali 1 000 000 egzemplarzy tej książki. To bije nawet aramburu na głowę. Ale w Polsce? Nie, w Polsce jeszcze nie, ale kto wie. 6-4 to kryptonim, to nazwa śledztwa, które się nie powiodło, to znaczy takiego śledztwa, w którym zostaje porwana dziewczynka i niestety ginie. I on oczywiście zalega na takiej półce ze sprawami nierozwiązanymi, ale aż do czasu. Do czasu, kiedy zbliża się termin przedawnienia sprawy, a do komisariatu, który zajmował się tą sprawą, postanawia przyjechać jeden bardzo ważny tokijski funkcjonariusz z taką, wiecie, gospodarczą wizytą, żeby w telewizji pokazać, jak to oni się teraz pochylają nad sprawą 6-4 i na pewno zostanie rozwiązana. Główny bohater jest rzecznikiem prasowym policji. Bycie rzecznikiem prasowym policji w Japonii okazuje się zgoła odmienne od tego, jak rzecznikują ludzie w Polsce. Możemy nam kiedyś o tym sporo opowiedzieć. Ale w przyszłości był jednym właśnie z policjantów zajmujących się sprawą 6-4. Do tego z domu ucieka jego córka, która ma pewne bardzo poważne zaburzenia psychiczne. To jest drugi wątek tej książki. Jak te dwie sprawy się łączą, to się dowiecie, jak przeczytacie 700 stron, a łączą się w sposób nieoczywisty i bardzo ciekawy. I to, co uważam jest w tej książce bardzo mocne, to poza wątkiem kryminalnym, bardzo fajna panorama, obraz japońskiego społeczeństwa z takimi rzeczami średnio pewnie zrozumiałymi i oczywistymi dla Europejczyków, bo kwestia honoru, relacji damsko-męskich wyglądają zupełnie inaczej niż u nas, więc bardzo Wam tę historię kryminalną polecam. A jak bardzo jest wciągająca, to o tym może świadczyć fakt, że Justyna przeczytała całą tę książkę na komórce, gdyż dostała prebooka od wydawnictwa i nie miała jeszcze tego i w Londynie siedziała i tam tak, na szczęście ma dobry wzrok. Tak było, przeczytałam 700 stron na telefonie, bo nie mam Kindla, brawo ja. Mhm. Nie róbcie tak. I co? Oczywiście bardzo byśmy były wdzięczne, jakbyście nam napisały, co wy czytacie w majówkę. Napisali też. Napisały, wiecie, ja już posilę. Przejęłam te damskie końcówki. Bardzo dobrze. I teraz mężczyzna już tak będzie. Spełniony, polecamy fanpage'a na Facebooku. Na Facebooku. Jak ktoś ma. I maj będzie bardzo mocnym miesiącem, bo będzie jeszcze trochę premier. Więc przed targami. Przed targami. My na targi na pewno się wybierzemy i przed targami spróbujemy Wam też zrobić taki odcinek o tym, czego na targach wypatrywać. No ale to dopiero przed nami. A tymczasem cała majówka z książkami. I pracą. I z książką. Zostawcie łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i napiszcie nam, o czym jeszcze chcielibyście w maju posłuchać. Bye.